Sony zalicza kolosalne serwerowe fiasko przy okazji startu hashtag Drive Club, Microsoft znów ma problem z rozdzielczościami, demo Bayonetty 2 dostępne do pobrania, a Ubisoft ponownie opóźnia The Crew. To wszystko i wiele więcej już teraz w 75. epizodzie Gościa Niedzielnego. Zaczynamy od Sony, które ponownie udowodniło, że w kwestii online jest kilkaset lat świetlnych za Microsoftem i chyba po prostu nie rozumie, jak działają internety. W minionym tygodniu odbyła się premiera hashtag Drive Club, ich najnowszego wielkiego hitu AAA, która okazała się być sieciową porażką. Oto bowiem gra, teoretycznie zbudowana w dużej mierze wokół społecznościówki oraz zabawy po sieci, nie jest w stanie zapewnić żadnego z wymienionych przed chwilą feature'ów. Zbliżenie znanych względów, serwery upadły jeszcze przed premierą gry i nigdy nie wstały, a dzisiaj, w sobotę, kilka dni po premierze, końca owej porażki nie widać. Evolution Studios, deweloper tytułu, oświadczyło, że są równie sfrustrowani co gracze i poprosili o cierpliwość, ale dość trudno się ową cierpliwością wykazać, także dlatego, że teoretycznie darmowej wersji z PS Plus najzwyczajniej w świecie nie da się pobrać, a Sony od dawien dawna promowało ją na jeden z największych hitów swojego abonamentu sieciowego, co tylko podkreśla gorycz wynikającą z jej niedostępności. No i dalej nie wiadomo, kiedy łaskawie serwery będą na tyle stabilne, by gra wstała, a premiera darmowej wersji uzależniona jest właśnie od tego. Mi, jako grającemu głównie offline sobkowi, średnio to przeszkadza, co zresztą zaznaczyłem w mojej recenzji, ale nie zmienia to faktu, że za organizację premiery Sony powinno zarobić w twarz karnym męskim członkiem. Wielokrotnie. Bo nie wiem, czy tym samym hashtag Drive Club nie odebrało Battlefieldowi 4 niechlubnego tytułu najgorszej sieciowej premiery ostatnich lat. Spodziewam się jakichś przeprosinowych bonusów od Japończyków, darmowego plusa na jakiś czas albo udostępnienia DLC bez opłaty w ramach zadośćuczynienia za te absolutnie spektakularne snafu. W krótkiej pigule Sony mamy dzisiaj tylko dwie informacje. Po pierwsze, kolejna impreza z cyklu PlayStation Experience odbędzie się na początku grudnia w Las Vegas. Dwudniowy event ma być okazją do spotkania deweloperów, wzięcia udziału w dyskusjach oraz kupienia rzadkich edycji gier, a wszystko to za jedyne $50 lub $90, w zależności od tego, czy wybrany zostanie bilet na jeden czy dwa dni. Na szczęście dla nas, całość będzie także transmitowana online, a powinno być na co patrzeć. Mają zostać zaprezentowane fragmenty gameplayu ze znanych nam już gier, a internetowy tipster Tidux ogłosił za pośrednictwem swojego Twittera, że powinniśmy się spodziewać rozsadzenia mózgów oraz minimum dwóch zapowiedzi nowych gier AAA. Byle tylko nie wymagały one łączenia się z siecią. Błagam. Preorder zremasterowanego na potrzeby nowej generacji GTA 5 pojawił się na PlayStation Store, zdradzając nieco szczegółów odnośnie technicznej strony gry. Będzie to największy dotychczasowy tytuł nowej generacji, co dość ciekawe, patrząc przez pryzmat tego, że to remaster, zajmujący całe 50 GB na dysku konsoli, a na dodatek okazało się, że gra będzie wspierała PlayStation Move. Nie wiem skąd i dlaczego, co pokusiło Rockstar o zawarcie supportu dla zapomnianego przez wszystkich poza Media Molecule kontrolera, ale ciekawi mnie, do czego miałby on zostać wykorzystany. Być może scena tortur nabierze jeszcze większego okrucieństwa i wywoła kolejną falę kontrowersji? Przekonamy się już 18 listopada. Kącik Microsoftu, zawarty w formie kompaktowej piguły, rozpoczniemy od Quantum Break. Japoński oddział Xboxa wypuścił do sieci 10-minutowy klip z rozgrywki w nowej grze Remedy i chociaż przedstawia on dokładnie ten sam fragment, który zaprezentowano w czasie Gamescomu, to mamy do czynienia z jego poniekąd rozszerzoną wersją, uzupełnioną o dodatkowe ujęcia, dotychczas pokazywane jedynie za zamkniętymi drzwiami. Oczywiście nie wciśniemy tutaj jakiegoś pokaźnego wycinka tego klipu, ale podlinkuję go w okolicach środka ekranu, żebyście mogli obejrzeć całość. Moim zdaniem warto, jest to jedna z tych gier, którymi się jaram, widniejąca na liście powodów do zakupu Xboxa One. Równie dobrym, o ile nie lepszym, powodem do wyposażenia się w pudełko Microsoftu jest Sunset Overdrive. Z cudownie insomniakowego, wywołującego uśmiech odcinka Sunset TV dowiedzieliśmy się, że gra jest już w złocie, co nikogo specjalnie nie powinno dziwić, wszak premiera ma mieć miejsce już za niecałe 3 tygodnie, 31 października. Nie wiem jak wy, ja czekam z niecierpliwością, gdyby jeszcze tylko był bundle białej konsoli z pudełkowym wydaniem gry. A skoro przy białym łanie jesteśmy... Ale mi dzisiaj segwaye wychodzą, o matko. Info z dalekiej Brazylii. Na Brazil Games Show zapowiedziano zestaw, w skład którego wchodzi jasna konsola oraz Halo Master Chief Collection.
Obecny na pokazie redaktor strony Game Center Online potwierdził, że na chwilę obecną reszta świata może sobie pomarzyć o zobaczeniu tego bundla w lokalnych sklepach, ale rozpaczy z tego tytułu raczej nie będzie. Rozpacz może natomiast pojawić się na tle rozdzielczości tytułu z poprzedniej informacji. Microsoft ogłosił, że zawarte w kolekcji Halo 2 nie będzie działało w rozdzielczości 1920x1080, a gracze będą musieli zadowolić się cholernie niestandardowym 1328x1080, które podejrzanie przypomina współczynnikiem proporcji kwadrat. Kierownik developingu marki, Frank O'Connor, został zapytany na NeoGAFie, czemu dwójka nie hula w pełnym HD, podczas kiedy odświeżona jedynka robi to ze sporym powodzeniem, na co padła prosta odpowiedź. Combat Evolved na Xboxa One to wersja z 360 uzupełniona o lepsze oświetlenie, poprawiony rendering i asety w wyższej rozdzielczości, zaś zremasterowane Halo 2 to gra dopalona lepszymi teksturami, większą szczegółowością map, usprawnionymi modelami postaci i animacjami, która na dodatek działa równolegle do oryginalnej gry, co umożliwia przeskakiwanie między oprawami graficznymi w locie. Szczerze, nie rozumiem, po jaką cholerę wciskać tutaj paralelnie uruchomioną grę sprzed dwóch generacji, w którą bez problemów można pograć chociażby na 360, ale cóż, co kto lubi. Na osłodę zostaje nam jeszcze pieszczące gałki oczne 60 klatek na sekundę. Jeśli uważacie, że 200 aut zawartych w Forza Horizon 2 to za mało, dobra wiadomość, pojawiło się już pierwsze DLC powiększające wirtualny garaż. Mobile One Car Pack wylądowało kilka dni temu, dokładnie 7 października, kosztuje $5, a w zamian za wasze monety pozwala cieszyć się klasyczną M5 E28 z 1988 roku, zeszłorocznym Clio RS200, Volkswagenem Scirocco drugiej generacji, Jeepem Cherokee SRT, znanym szerzej jako napędzana V8 Hemi lokomotywa, przepięknym Maserati 300S z 1957 roku oraz przyszłorocznym Jaguarem F-Type R Coupe. Okazja zdecydowanie godna uwagi, mój wewnętrzny Petrolhead przybija piątkę tej paczce, nawet pomimo obecności Jeepa. Nintendo. Zacznijmy od mięsa. Długo wyczekiwane Super Smash Bros. Na Wii U wyląduje 5 grudnia, więc niezależnie od tego, ile macie lat, jeśli pod waszym telewizorem stoi ostatnia konsola stacjonarna Nintendo, polecam chwycić za telefon i powiedzieć rodzicom, że na Mikołajki chcecie grę, w której wąsaty hydraulik okłada się po facjacie z gigantyczną małpą. I nie przejmujcie się ciszą po drugiej stronie, po prostu ich do tego zmuście, bo podejrzewam, że jeśli już macie w domu Wii U, to będziecie zakochani w tej grze. Pojawiły się nowe materiały ze Sonic Boom, ekskluzywnej dla platform Nintendo nowej gry z niebieskim, humanoidalnym jeżem w roli głównej. Zostaliśmy obdarowani 11 minutami gameplayu zarejestrowanymi niezwykle nowatorską, a przy okazji gównianą, techniką offscreen oraz trailerem budującym epickość, m.in. za pomocą zdania In an undiscovered land, do którego należałoby dopisać One man decided to go against all the odds to save his loved ones. I mielibyśmy materiał do puszczenia w kinach. Tylko czcionka nie ta. Ponadto pojawiła się także fajnie zrealizowana reklama telewizyjna i zaczyna być widać, że Sega ma ochotę przywrócić Sonika do dawnej chwały. Nowy 3DS, jak się okazuje, będzie mógł w bardzo łatwy sposób zmieniać swój wygląd. System jest debilnie wręcz prosty, a sprytnie zaprojektowana końcówka stylusa sprawia, że zmienienie górnego panelu zajmuje dosłownie kilka sekund. Dolny co prawda wymaga użycia śrubokręta, ale to nadal całkiem praktyczne i szybkie, można raz dwa sprawić, że 3DS będzie... cóż... inszy. Tylko proszę o sensowne dobieranie kolorów, żeby obyło się bez gwałtów na zmyśle wzroku. Pojawiły się także krótsze klipy, demonstrujące motywy menu z różnymi postaciami Nintendo, które, jak na moje, wyglądają całkiem znośnie, byle tylko nie emitowały wpieniających dźwięków przy każdym dotknięciu ekranu. Na sam koniec zaś, dobra wiadomość dla fanów Wiedźmy od Platinum Games. Demo Bayonetty 2 wylądowało w zeszły czwartek na europejskim i zachodnioamerykańskim e-shopie, więc możecie zassać je i spróbować swoich sił w walce. Mi osobiście ten tytuł totalnie nie podchodzi, o czym już zresztą mówiłem, ale znajdzie się pewnie sporo ludzi, którzy popędzą do sklepu na premierę, a do tej już nie tak daleko, bowiem gra ląduje 24 października. Wątek Assassin's Creed Unity był dość często poruszanym tematem w minionym tygodniu, ale zanim dojdziemy do rzeczy mało przyjemnej, szybki rzut okiem na nowy zwiastun, swoim wykonaniem nie odbiegający zbytnio od porządnych zlepków ujęć, które zwykle puszczane są przed filmem w kinie. Jest Napoleon, rzeczy wybuchają, krew się leje, są spiski i zdrady, jednym słowem hashtag intryga. Wszystko to prezentuje się cudownie, ale mieliśmy mały shitstorm, który psuje ostatnie 7 dni pod znakiem Assassin's Creed. Czemu?
Bo wymalowała nam się kolejna afera Resolution Gate, która rozpętała się po ogłoszeniu Ubisoftu, że gra na obydwu platformach będzie działała w 900p i 30 klatkach na sekundę, które zabrzmiało tak, jakby ktoś celowo zbił rozdzielczość na PS4, by uniknąć jakichkolwiek niesnasek i wojen między posiadaczami konsol. Internet oczywiście eksplodował, na Twitterze stworzono nowy hashtag i nagle wcześniejsze oświadczenie wydawcy zdawało się zostać zamiecione pod dywan, bo oto Ubi stwierdziło, że nie jest jeszcze pewne, w jakiej rozdzielczości będzie działała gra, a 30 FPS przestało być czymś wymuszonym przez zbyt małą wydajność CPU i obciążeniem AI, stało się zaś czynnikiem zapewniającym najbardziej filmowe doświadczenie. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, te tłumaczenia są cokolwiek kiepskie, zaś niewykorzystywanie pełnej mocy jednej platformy, bo ludzie mogą znów dyskutować o różnicy, o której wiemy, że istnieje, to jakiś kiepski żart z kategorii przedszkolnych zawodów sportowych, w których nie ma przegranych. The Crew zostało opóźnione. Premiera miała się odbyć w listopadzie, ale została zepchnięta na początek grudnia. Zgaduję, że w związku z feedbackiem, który wylądował na głowie teamu deweloperskiego z gracją spadającego krowiego placka. I dając im równie dużo przyjemności przy okazji. Mamy jeszcze doczekać się drugiej bety, oby do jej czasu rzeczywiście coś zrobili, ale po ograniu tego, co wypluli z siebie 30 września, powiem szczerze, że musieliby chyba dostać 2 lata, żeby ten tytuł zaczął jakoś po ludzku wyglądać, działać i oferować w miarę porządne doświadczenie z rozgrywki. Na chwilę obecną nie ma w nim nic fajnego poza rozmiarem mapy. Kropka. Na koniec gościa niedzielnego zostaje nam jeszcze jedna wielka globalna biguła, w której będzie mowa o wielu rzeczach, a na pierwszy ogień pójdzie Alien Isolation, który otrzymał zwiastun startowy, lecący teraz w tle, oraz oceny, których średnia zamyka się na PS4 w 78 i w 76 dla Xbox One. Tytuł ponoć straszy jak diabli, napełnia gacie, a Roger wystawił mu 8,5, zachwalając klimat, Aliena i skradankowy charakter produkcji. Ja sam pewnie ogram, jak tylko cena będzie nieco przyjaźniejsza portfelowi i wtedy opowiem swoje wrażenia w podcaście. Warhorse Studios, twórcy doskonale zapowiadającego się Kingdom Come Deliverance, postanowili dać nam znać o zbliżających się testach wersji alfa, które mają mieć miejsce pod koniec bieżącego miesiąca. Nie wiemy wprawdzie, na czym nagrywany był lecący w tle materiał, ale wygląda on cudownie, więc pozostaje składać modły do bogów mocy obliczeniowej, by prezentował się tak na konsolach. W zasadzie to ja już teraz pójdę wylać nieco krwi na moje PS4, tak pro forma. Chcę tą grę. Boże, jak bardzo ją chcę. The Wolf Among Us, moim skromnym zdaniem dzieło Telltale Games znacznie lepsze od The Walking Dead, trafi na konsolę nowej generacji oraz do pudełek już 7 listopada tego roku, a z tej właśnie okazji dostaliśmy nowy zwiastun. Osobiście liczę na lepsze działanie gry, mniejsze chrupnięcia framerate'u i krótsze loadingi. Mam nadzieję, że się nie przejadę, bo jeśli cena okaże się być ludzka, podejrzewam, że bez czytania opinii w internetach pochwycę pudełko z grą w dniu premiery, by grać jeszcze raz. Pojawił się zwiastun startowy Sleeping Dogs Definitive Edition i chociaż napakowany jest on po brzegi akcją, a ekscytacja zdaje się rozsadzać każdy piksel, nie jestem jakoś specjalnie podjarany, bo pomimo feerii zmian gra nadal wygląda po prostu słabo, zdecydowanie najsłabiej z dotychczasowych remasterów. Jasne, jest 1080p i 30 klatek, ale oświetlenie specjalnie nie ryje czachy, tekstury zdają się pochodzić żywcem z poprzedniej generacji w zdecydowanie zbyt dużej ilości przypadków i jakoś brakuje tutaj wyrafinowania obecnego chociażby na zwiastunach GTA V. Koniec końców, dotarliśmy do Call of Duty, o którym krótko. Activision postanowiło ponownie zabawić się w dobrego wujka i dlatego przy zakupie cyfrowej wersji Advanced Warfare na PS3 albo Xboxa 360 za darmo będziemy mogli podbić ją do wersji na PS4 lub Xboxa One. Całość przebiega dokładnie na tej samej zasadzie co w wypadku Destiny, czas na zassanie wersji na nową generację kończy się wraz z 31 marca przyszłego roku. Sympatycznie. To już wszystko w 75. epizodzie Gościa Niedzielnego. Przypominamy o nadal dostępnym w kioskach 206. numerze PSX Extreme. Dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie za tydzień. Trzymajcie się ciepło, cześć, Pat z wami.